10 najgłupszych raz psów. Kiedyś był taki odcinek ponad rok temu i wywołał totalną burzę. Wtedy po raz pierwszy doceniłem znaczenie kontrowersji. Pojawiły się komentarze w większości od widzów w wieku tak do lat 10. Psy nie są głupie, one są kochane. No ja nie mogę, więc teraz wyjaśniam. To nie ja wymyśliłem, że psy są głupie, tylko teoria pana Stanleya Korena. Opracował on sposób obliczania psiego IQ i przeanalizował ponad 100 razy. Wyszło mu, że najmądrzejszy jest Border Collie, a popatrzmy na te, które wyszły według jego teorii za najgłupsze. No i pamiętajcie, to tylko obliczenia, więc luz, bez paniki, nie ma co się stresować. Shih Tzu, Jedna z ras psów należących do grupy psów, do towarzystwa zakwalifikowana do sekcji psów tybetańskich. Współcześnie nadają się tylko do tego, żeby zrobić im kitkę i dać jakieś galeriantce, żeby mogła go nosić w torebce po centrum handlowym, albo żeby wyglądał jak żywa maskotka na naszej pościeli. Istniały teorie, według których Shih Tzu powstał ze skrzyżowania Pekinczyka. Z innym psem, jednakże analizy DNA wykazują, że Shih Tzu jest znacznie starszą rasą. Sama nazwa pochodzi z języka chińskiego i oznacza dosłownie lwi pies. Do Europy trafił jako podarunek w latach 30. XX wieku. Basset. Dobra, Basset to rasa psa gończego, która zrodziła się we Francji pod koniec XVI wieku. Kształt głowy i ostrość węchu sugerują bliskie pokrewieństwo z Bullhoundem. Basset mógł powstać przez mutację w tej rasie, która spowodowała karłowatość. Na początku XIX wieku basety udowodniły swoją przydatność dla myśliwskich fanatyków. Nazwa pochodzi od francuskiego słowa bas, czyli niski. Psy, które mogą zachwycać swoim wyglądem, nie uchodzą za nadwyraz inteligentne. Pierwotnie basety były psami tropiącymi, ale obecnie hoduje się je jako psy domowe. Basety źle znoszą brak towarzystwa, a w samotności mogą się głośno zachowywać, co w pewnym sensie też określa jakoś ich charakter. Mastiff, nazwa stosowana dla kilku raz psa z grupy molosów w typie doga, charakteryzujących się masywną budową ciała. Według słownikowej definicji nazwa Mastiff. To psy, które charakteryzują się płową sierścią, ale umaszczenie współczesnych mastiwów bywa też inne. Niegdyś służyły jako psy obronne, obecnie traktuje się je jako psy do towarzystwa. Największy przedstawiciel tej rasy waży aż 128 kg. Moim zdaniem to są psy zjawiska. Wiem, że trzeba mieć własne lotnisko, żeby takie coś miało wystarczająco dużo miejsca, ale piękne są po prostu. Według pana Korena głupie, ale walić to. Pekinczyk. Pekinczyk jest rasą wyhodowaną w Mandżurii. Do połowy XIX wieku rasa ta znana była wyłącznie w Chinach, gdzie Pekinczyki hodowane były jako psy świątynne. Według chińskich wierzeń drobna budowa Pekinczyka pozwalała mu łatwo gonić i chwytać pojawiające się świątynne demony, a ich waleczne serce bez trudu stawiało czoła nawet najpotężniejszym złym duchom. Inna legenda wspomina, że Pekinczyki miały być owocem miłości lwa do małpki, który to związek został pobłogosławiony przez samego Buddę. Po lwach Pekinczyki miały odziedziczyć swoją szlachetność, a po małpce nietypowy krok. Psy powstałe z tego związku towarzyszyły Buddzie i w razie niebezpieczeństwa zamieniały się w lwy. Pekinczyki dotarły do Polski w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Psy należące do tej rasy lubią spokój i są nieufne wobec obcych. Mimo aparycji, która raczej bawi niż wzbudza strach, no są uważane za psy odważne. A jaka jest prawda? Są do zabawy, poza tym kompletnie bezużyteczne. Bloodhound, znaczy się Pluto. Sama nazwa skojarzeniowo wskazuje na psa pracującego na farbie, czyli idącego za śladami krwi rannej ofiary. Jednak wcześniejsza nazwa angielska oznaczała po prostu psa czystej krwi. Fakt ten znajduje potwierdzenie w historii tej rasy. Współczesne Bloodhoundy są potomkami w głównej linii psów świętego Huberta, które przez wiele stuleci były hodowane w klasztorze w Ardenach. Całkowicie izolowane od możliwości krzyżowania się z innymi psami. Psy świętego Huberta bezpośrednio wywodziły się od dawnych gończych psów celtyckich, które opaci jako zapaleni myśliwi objęli swoją opieką. W 1066 roku Wilhelm Zdobywca sprowadził je do Anglii. Są bardzo posłuszne i nie za mądre, co właśnie wykorzystał Disney, tworząc Pluto czy Gofiego. Bożoj, rasa psa zaliczana do grupy hartów, wyhodowana w Rosji ze skrzyżowania dawnego harta rosyjskiego z hartami krymskimi i górskimi. Użytkowana początkowo do polowań, obecnie również jako pies towarzysz. Bożoj nazywany jest hartem rosyjskim, ale ta nazwa stosowana jest również w odniesieniu do innych ras i odmian hartów hodowlanych na terenie Rosji. Ojczyzną Bożoja jest prawdopodobnie Środkowy Wschód. Przodkami tych psów były sprowadzone ze wschodu psy plemion tatarskich, a ich regularną hodowlę dotować można prawdopodobnie na początki XIV i XV wieku przez rosyjską arystokrację specjalnie do polowej na wilki, lisy, zające i elenie. Bożoje to jedne z najwyższych psów. Jeśli chodzi o wysokość, to sięgają tak przeciętnie 70 cm. Są one bardzo intuicyjne, ponoć, jednakże jeśli trzeba wykonać zadania wykraczające poza schemat, to się pojawia problem. Czałcał, rasa Czałcał jest pochodzenia mongolskiego. W starożytności uchodził za przeciwnika złych duchów i strzegł świątyń przed ich złym wpływem. Znana jest już ponad 2000 lat, ale została opisana dopiero w 1903 roku przez American Kennel Club. Rasa ta kiedyś była użytkowana do polowania na wilki, gdyż szczałczały, mają długą sierść, grubą skórę oraz cechuje je duża zawziętość. Ze względu na ich wytrzymałość, siłę i odporność na trudne warunki pogodowe, wykorzystywano je również jako środek transportu w górach Tybetu. Zauważyliście, że Azjaci dzielą psy na dwie kategorie, na duże, które można zjeść i na małe, które się nie nadają do zjedzenia i wtedy służą dopiero jako coś innego. Bulldog ogólne określenie rasy psa przeznaczonej za czasów historycznych do walk z bykami lub innymi zwierzętami oraz do chwytania i trzymania zwierząt i ludzi. Dawne buldogi uczestniczyły w specjalnie organizowanych widowiskach polegających na szczuciu nimi innych zwierząt. Obecnie rasy w typie buldoga są użytkowane jako psy stróżujące lub do towarzystwa. Nie zgodzę się, że nie są inteligentne. Według mnie są bardzo inteligentne, tylko są strasznie uparte i wredne. Ale czy to jest głupota? No cóż, nie ja robiłem tę listę, tak? Bensedji należy do pierwotnych ras psów trzymanych w domu przez ludzi zamieszkujących strefę równikową. Przez Europejczyków odkryty w kotlinie Konga, nazywany jest także psem kongijskim lub terrierem kongijskim. Jego przodkowie żyli prawdopodobnie w starożytnym Egipcie. W Wielkiej Brytanii zostały wyhodowane i rozmnożone po raz pierwszy w roku 1937, w USA 4 lata później. Do Polski psy tej rasy przybyły niedawno. Mówi się, że taki pies jest mądry, pojętny, wesoły i wierny. Jest bardzo energiczny, lubi przebywać w cieplejszych warunkach, nieufny wobec obcych, dobrze przystosowuje się do życia w mieście. Wymaga dużo ruchu i szybko się nudzi. Indywidualista wymagający konsekwentnego przewodnika i właśnie chyba o to chodzi panu Koronowi w obliczaniu IQ psów, że te niby głupsze potrzebują przewodnika, kogoś kto wskaże im najprostszą rzecz. W sumie zamiast 10 najgłupszych psów można powiedzieć 10 psów indywidualistów, ale wtedy nikt by nie włączył tego filmu. No niestety, ale tytuł to połowa sukcesu. Hart afgański jest to bardzo stara, jedna z najstarszych ras psów zaliczana do psów pierwotnych, zwana czasem psem kaburskim. Powstała w górach Afganistanu, gdzie psy te były użytkowane jako psy myśliwskie i pasterskie. Powstanie rasy datuje się na czasy przed naszą erą. Ich wizerunki znane są z kamiennych rzeźb pochodzących z około 2200 roku przed naszą erą. Pierwotnie użytkowane były do polowań na wilki, lisy i gazele, a także do pilnowania i obrony stad. Rasa ta występowała w trzech odmianach, z których długowłosa dała początek dzisiejszym hartom afgańskim. Obecnie rzadko wykorzystywane w myśliwstwie, udomowione psiaki są naprawdę wyjątkowo trudne do wychowania. Harty afgańskie można powiedzieć, że są swego rodzaju psami dzikimi. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że się podobało i nie będzie już aż tylu osób obrażonych tematem głupich psów. Ponadto jeśli macie pomysł na kolejną dyszkę, dajcie znać w komentarzu, ponieważ to bardzo pomaga. Ponadto zapraszam Was na kanał Inwigilator, gdzie poruszamy tematy polityczne. Jest to kanał taki typowo publicystyczny, a poza tym pojawiają się tam również odcinki światowych historii, która niestety z jakichś dziwnych, tajemniczych powodów nie jest wspierana przez YouTube. I choć proszę ich od roku, żeby coś z tym zrobili, to oni tylko każą czekać i czekać. Już w czerwcu miało wszystko ruszyć, także... Szkoda gadać, jeśli chodzi o YouTube'a. Także dajcie znać w komentarzu, jaki następny odcinek. Zapraszam na Inwigilator i również na Światową Historię, bo być może niedługo ruszy. Cześć!